Cześć, fajnie Was znowu widzieć. Dzisiaj zabieramy się za test podkładu. Czeka mnie dosyć długi dzień, będę dzisiaj do późna poza domem. Tak więc zrobimy sobie test na żywo, przetestujemy trwałość, krycie, czy się zbiera w zmarszczkach, czy się waży, rozwarstwia oraz jak szybko moja skóra się w nim wyświeca. A mówię tutaj o podkładzie z Eveline Liquid Control. Jest to matujący podkład, który ma dawać baby face effect, czyli twarz bardzo gładką, bardzo wyrównaną, no i aksamitną. Na opakowaniu mamy napisane, że ta formuła jest bardzo trwała, aż do 24 godzin. Oczywiście nie będziemy tego testować 24 godziny, ponieważ ja mam swoje życie i chcę spać. Z tyłu mamy również informację, że satynowa formuła pozwala precyzyjnie kontrolować stopień krycia. To też przetestujemy. Ja osobiście używałam ten podkład już 2 razy, tak więc mam o nim dosyć jasną, konkretną opinię. No i dzisiaj właśnie chcę też Wam pokazać, jak on się sprawdza. Jest to podkład o bardzo popularnej ostatnio wodnistej, płynnej formule. Tego typu podkłady bardzo lekko wyglądają na skórze. No i w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku najbardziej popularne podkłady z tego typu to był przede wszystkim podkład z Catrice, tak samo HD, trwały do 24 godzin, matujący, efekt drugiej skóry. Ja go recenzowałam na moim kanale. No i mamy też trochę mniejszy podkład z NYXa, który nazywa się również Drop Foundation i tutaj mamy nazwę Total Control. No i ten podkład, w ogóle nawet go nie recenzowałam, ponieważ u mnie sprawdził się fatalnie. Przede wszystkim okropnie zbierał się w zmarszczkach. Ale tak wiecie, ja nie mam aż takich zmarszczek, mam dopiero 24 lata, zaraz będę miała, więc no nie rozumiem, czemu coś by się miało zbierać w zmarszczkach aż tak straszliwie. Ten podkład dosyć dobrze wypadł w teście, ale również dosyć zbierał się w zmarszczkach, czego ja po prostu nie cierpię. No i tak jak może już zauważyliście na mediach społecznościowych, ten podkład u wielu, wielu osób po około miesiącu używania wywołał straszliwe wypryski. Nałożymy dzisiaj ten podkład na pielęgnację, którą ostatnio użyłam pod make-up, czyli właśnie serum z Flossleg, to jest z serii Pollution Anti. A na serum nakładam aktywny krem miejski, czyli taki właśnie krem na dzień. Jeden z moich ulubionych kremów pod makijaż w ostatnim czasie. No i dzisiaj nałożymy ten podkład bez żadnej bazy. Ponieważ wiecie, problem z dobrze dobranymi bazami jest taki, że nigdy nie wiesz, czy to baza bardziej pomogła podkładowi, czy to bardziej podkład jest super. Tak więc bazę sobie odpuszczamy i zobaczymy, jak dobry jest ten podkład sam w sobie. Poczekałam 10 minut, no i właśnie zaczynam nakładać podkład. Tak jak widzicie, ten kolor, który wzięłam, czyli właśnie to 10 Light Beige, tak? Light Beige, jest dla mnie solidnie za jasny. Ja jestem na tyle żółta i oliwkowa, że u mnie jest ciężko znaleźć kolor idealny w drogerii, no nie? No więc wzięłam to, co było najbliższe mojemu kolorowi skóry, pomijając to, że jest to trochę za jasny kolor, no bo akurat za jasny podkład dosyć łatwo jest uratować bronzerami. Taka warstwa podkładu to już jest maks moich potrzeb, czyli nałożyłam po kropli podkładu na każdy policzek i na czoło. No i tą kroplą, którą nałożyłam na czoło, wykończyłam też nos. Jedna z pierwszych zalet tego podkładu, którą dostrzegam, to jest to, że można dokładać kolejne warstwy tego produktu, wiecie, można po prostu pogrubiać krycie, można je budować, czyli po prostu dokładanie kolejnych warstw produktu nie psuje tego, co było już wcześniej nałożone. Dzięki temu na przykład można lepiej zakryć konkretne pryszcze albo właśnie lepiej zakryć jakieś gorsze miejsca. No i rzeczywiście ten wygląd, który on zostawia na skórze, jest super, super lekki. I to właśnie jest ogromną zaletą tych wodnych podkładów, że one wyglądają super lekko na skórze. Teraz Was jeszcze przybliżę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ta skóra wygląda przed zapudrowaniem. I nawet jeśli chodzi o takie ogólne odczucie, jakie mam na skórze podczas noszenia go, to on po prostu jest super, super lekki. Jeśli chodzi o korektor, no to u mnie na co dzień zawsze jest to samo, czyli właśnie MAC Pro Longwear NC30. Mam teraz bardzo dobry moment w życiu, ponieważ mam 3 pryszcze, co jest moim zdaniem cudem, że mam ich tak mało. Ostatnio zaczęłam dużo, dużo więcej kombinować z pielęgnacją. Zaczęłam właśnie testować mnóstwo nowych produktów i odkryłam kilka na tyle fajnych rzeczy, że właśnie moja skóra zaczęła ostatnio po prostu wyglądać lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.
Nakładam też baking w te miejsca, które u mnie są takie trochę trudniejsze, czyli właśnie tutaj dookoła ust. No i oczywiście robię baking na korektorze. Nakładam też minimalną ilość tego pudru. Oczywiście się rozsypał. Pudrem RCMA. Pudruję też szyję oraz boki twarzy. Ten podkład, pomimo tego, że jest podkładem matującym, to w ogóle nie ma takiego suchego wykończenia. Czyli on ogólnie przed zapudrowaniem jest taki lekko klejący na skórze, co jest właśnie tą formułą, którą ja lubię. Czyli ma satynowy, dosyć matowy wygląd, a mimo to nie ma suszy na twarzy. Skończyłam już make-up, zaraz dołożę do tego jeszcze tylko jakąś szminkę, ale to jeszcze nie wiem co. Moje ogólne wrażenie tuż po nałożeniu makijażu jest takie, że ten mat ma bardzo miłe uczucie, nie jest zbyt suchy, to właśnie przez tą konsystencję tego podkładu, że on naturalnie ma takie bardziej satynowe wykończenie, nie matowe. No i to wszystko wygląda po prostu bardzo lekko, bardzo naturalnie, ja się czuję świetnie i skóra ogólnie wygląda mega, mega gładko. A teraz Was przybliżam. U mnie najgorsze miejsce na skórze to jest zazwyczaj ta strefa między brwiami, tu mam taką najbardziej szorstką skórę, no i tutaj właśnie okolice ust. No i tak jak widzicie, ten podkład wygląda mega gładko, nawet w tych miejscach, które u mnie zazwyczaj są takie różne. Kończyłam nakładać ten podkład o 15:05, tak więc to jest godzina startu naszego testu, jego trwałości. Ja zaraz wychodzę z domu, no i wracam do Was prawdopodobnie za jakieś 5 godzin, 4 godziny, coś takiego. Tak więc wracam do Was po paru godzinach. Mamy teraz godzinę 20:38. Tutaj. Zobaczę, czekajcie. Włączymy telefon. O, 20:39, widzicie? Czyli wracam do Was po prawie 6 godzinach. Tak jak pamiętacie, nie nakładałam bazy oraz nie używałam fiksera, czyli to jest po prostu pielęgnacja, podkład, puder, najbardziej basicowy skład, no i mamy taki efekt po prawie 6 godzinach. Kiedy minęło tak około 4,5 godziny od momentu nałożenia podkładu, zauważyłam, że zaczyna mi się lekko wyświecać nos, no i teraz po 6 godzinach nos świeci mi się tak dosyć mocno. Do tego trochę świeci mi się czoło i lekko się klei. Natomiast to, co jest dosyć ciekawe, to ta strefa jest praktycznie w pełni matowa, a tutaj ta strefa jest w 100% matowa. Oczywiście, wiadomo, mam tu rozświetlacz. Tak więc to jest bardzo dobra nowina, ponieważ ten podkład bardzo dobrze trzyma mat przy użyciu minimalnej ilości środków matujących. No i po tych 6 godzinach noszenia jest jedna rzecz, która zdecydowanie wyróżnia ten podkład z Eveline od innych podkładów tego typu, czyli jak sami widzicie, ten podkład nie zbiera mi się nigdzie w zmarszczkach. I to jest świetne. Konturowanie twarzy wygląda identycznie tak jak wcześniej. Jedyna rzecz to jest to, że ten podkład trochę mi zszedł tutaj, ponieważ wiecie, na dworze było dzisiaj, jest dzisiaj strasznie zimno. No i zaczęła mi lecieć woda z nosa, więc on trochę tego nie wytrzymał. No ale w sumie to nie jest problem, żeby to sobie małym pędzelkiem poprawić. Ja jestem zachwycona, no i zobaczymy, co będzie za następne 4 godziny. Tak jak widzicie, mamy teraz godzinę 12:18. Tak właśnie wygląda ten podkład po 9 godzinach. No i to, co już zapewne zauważyliście, że czoło świeci się znacznie bardziej niż wcześniej. No i nos świeci się bardzo, bardzo, bardzo intensywnie. Również zaczęło się już pojawiać świecenie tutaj, a wcześniej tego nie było, ale tutaj jeszcze jest minimalne i w różnych podkładach miałam tutaj znacznie większy problem. No i po 9 godzinach widzimy coś, czego wcześniej nie było, czyli podkład zaczął się delikatnie zbierać tutaj i tutaj. Po obu stronach, ale po tej stronie trochę mocniej. Jednocześnie, gdybym około tej 4 godziny zrobiła poprawkę, to on by się tak nie zachowywał, no nie? Ponieważ wiadomo, że na co dzień normalnie robię poprawkę około 5 godziny noszenia, no i wtedy ten podkład bez skazy trzyma się do końca dnia. Tak więc gdybym ten podkład poprawiła około tej 5 godziny, to zapewne wyglądałby idealnie, ponieważ po 9 godzinach gadania, jedzenia, a mamy dosłownie taki minimalne zebranie się. Również konturowanie na twarzy wygląda perfekcyjnie, nic się tutaj nie zmieniło. No i tutaj mam 3 pryszcze i z żadnego z tych pryszcz nie zeszło krycie. Teraz zrobimy jeszcze jeden mały, ale bardzo ważny test,
Czyli ja zdejmę ten nadmiar sebum, zapudrujemy ten podkład i zobaczymy, czy on po poprawce będzie wyglądał równie dobrze, co teraz. Ponieważ w tym momencie, pomimo tego, że moja skóra się świeci, to uważam, że wygląda prześlicznie, naprawdę. No, mam nadzieję, że na kamerze też to widzicie. Ten makijaż po prostu wygląda ślicznie, pomimo tego, że się świecę. No, ale czasami takie piękne sytuacje dosyć mocno się psują po nałożeniu pudru na to wszystko. Wow! Ale patrzcie na to, zdejmuję sobie to sebum chusteczką zwykłą, rozwarstwioną. I ten podkład wygląda tak ładnie, pomimo tego, że go nie zmatowiłam jeszcze. Wystarczy zdjąć sebum, a on wygląda już od razu z powrotem prześlicznie. Aż się zastanawiam, czy jest sens nakładać na to puder, bo w sumie to zdjęcie sebum pomogło absolutnie naprawić wszystko. Wow, jest po prostu idealnie. Tak więc podsumowując moje ostatnie 3 dni testów, no muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczona jakością tego, co mam na twarzy. Zamierzam ten podkład testować przez cały listopad, będę go testować w najróżniejszych okazjach, w najróżniejsze dni, w najróżniejszych sytuacjach. No i jeżeli rzeczywiście jest tak dobry, jak w tym momencie mi się wydaje, no to zobaczycie go w ulubieńcach listopada. No ale w tym momencie już, no kurczę, wydaje mi się, że czego tam zobaczycie, ponieważ bardzo dobrze się dogadaliśmy. No i te wszystkie inne wodziaste, płyniaste podkłady w ogóle się nie umywają do tego. A już zwłaszcza ten za 8 dych. Ja pierdzie, to była moja praszka. Tak więc zapraszam was do testowania i zapraszam was do wstawienia swojej opinii w komentarzach, żebyśmy mogli zbudować jakiś taki wspólny pogląd na to, czy ten podkład jest dla większości osób dobry, zdrowy dla ich skóry, czy też właśnie tak jak u mnie, u was jest niezawodny i przewidywalny. Jak zawsze zapraszam was też na Insta, Face'a, Snap'a, no i widzimy się następnym razem. Bye bye!